Cześć, jestem Kasiulcia i witam Was w takim bonusowym, dodatkowym odcinkiem z serii Life is Strange. Pomyślałam, że byłoby całkiem fajnie, gdybym zrobiła taki odcinek właśnie, gdzie przeczytam cały dziennik, bo i tak chcę go przeczytać, więc jeśli kogoś ciekawi, ktoś może jest ktoś taki, kto nie grał w tę grę lub nie oglądał tej gry, no to przeczytam i tyle, okej? Okay? Tak się umówmy. No dobra, no to sobie włączę tylko tutaj, czekajcie. O! No dobra, to spróbujmy to jakoś przeczytać. Zaczynamy od dziennika, jest 26 stron. Ło, ludzie. 10 lipca. Dostałam się do Akademii Blackwell. Gdyby słowa potrafiły tańczyć, widzielibyście prawdziwy rave. Mimo, że nigdy na nim nie byłam, ale kogo to obchodzi? Dostałam się do Akademii Blackwell. Nie spodziewałam się, że tak zareaguję. W końcu kiedyś tu mieszkałam, ale po zobaczeniu pisma z Blackwell wręcz poczułam, jak serce mi wali. Myślałam, że napiszę coś w stylu przykro nam, ale dzięki za wspólną zabawę. Musiałam chwilę odczekać przed przeczytaniem wiadomości. Pewnie chciałam nacieszyć się ostatnią chwilą błogiej nieświadomości. Chyba zaczęłam krzyczeć, gdy przeczytałam gratulujemy. Mama płakała, tata się śmiała, są tacy dziwni, ale cieszę się, no i mam ekstra fundusz, bo nie muszę na moją naukę wydawać ani grosza, ale to oznacza nowe ciuchy i jeśli się uda, nowego laptopa. No i muszę sobie dalej powtarzać, że idę do Akademii Blackwell. Cel, muszę złapać autobus, żeby dostać się do restauracji. Okej, okay, następna. 18 sierpnia, a tam to było co? 10 lipca. A więc tak, wyjeżdżam z Seattle i wracam do Arcadia Bay. Zwykle szuka się szkoły jak najbliżej domu. Chyba robię podobnie, tyle że w tym domu nie mieszkałam już 5 lat. Ze wszystkich szkół fotograficznych wybrałam tą w małej mieścinie, z której tak bardzo chciałam wyjechać. Może podświadomie chciałam wrócić, aby przekonać się, że Chloe dalej chce się ze mną przyjaźnić. Szkoda, że nie wyprowadziła się z nami do Seattle. Pasowałaby tam jak ulał. Kiedyś bawiąc się w piratów w naszych pokojach i w lesie, traktowałyśmy to miasto jak krainę z bajki, pełną skarbów i przygód. Krainę z kawiarniami, na dodatek I love Seattle, ale Seattle to wcale nie bajka. Au contraire, jakoś tak to się chyba czyta. Akademia Blackwell wydaje mi się teraz znacznie bardziej egzotyczna niż kiedykolwiek inne miejsce. Nauka fotografii pod przewodnictwem Marka Jeffersona. Ach, serduszka i kwiatuszki. Ona się w nim kocha. No i będzie tam masa ludzi z całego świata. Nie będzie jak w liceum. Tam nie miałam dobrego kontaktu z klasą ani chłopakami. Cieszę się, że mam tu kilku świetnych przyjaciół. Ale czas już ruszać w drogę. Może to jednak Arcadia Bay okaże się tą krainą pełną skarbów i przygód, której jak tak usilnie szukałam. 25 sierpnia. Ale kosmos. Nie zdawałam sobie sprawy, ile gratów musiałam ze sobą wziąć, dopóki nie zaczęłam się pakować. Rodzice trochę za bardzo przeżywają mój wyjazd. Przyłapałam mamę, jak płakała, gdy pakowała moje koszule. Przez to chciało mi się ryczeć jak małej dziewczynce i nie opuszczać Seattle. Zamiast pakować się, wolałam spadlić wszystkie ciuchy, wyjść na miasto i kupić zupełnie nowe. Choć tych starych ciuchów to prawie nie mam. Nie będę tam znała nikogo oprócz Chloe, a kto wie, jak bardzo się teraz różnimy. Mogę obciąć włosy, zrobić tatuaż, piercing, może umówi się z jakimś uroczym Francuzem lub Włochem z wymiany. Mogę robić co chcę, dopóki nikt mnie nie nakryje. No i będzie tyle szans na to, by zaprezentować umiejętności fotograficzne, przez co trochę się boję, ale też cieszę, a wtedy nie chce mi się już płakać. Dostaję gęsiej skórki, jakby wyczuwając, że świat staje przede mną otworem. Nie mogę się doczekać wyjazdu, po prostu chcę, żeby w Blackwell było inaczej. 2 września. Mój pierwszy wpis z własnego pokoju w noc przed moim pierwszym dniem w Blackwell. Uff, odkąd tu jestem, nie miałam ani chwili na pisanie, ani robienie zdjęć. Moje graty wołają, walają się po całym pokoju, ciasnym co prawda, ale własnym. Nie mogę się doczekać, aż go urządzę. Pokryję ścianę zdjęciami, zdążyłam poznać kilka dziewczyn z piętra, choć dalej zapominam ich imiona. Wiem już, z kim da radę się zaprzyjaźnić, a z kim nie. Dobra nie jest przyzwyczajać się do nowej szkoły w momencie, gdy w końcu znalazłam przyjaciół w Seattle. A teraz jestem tutaj. No, to początek nowego życia. Słodkich snów. 3 września. Blackwell jest do dupy. Miałam tak szybko nie narzekać, ale kurde, dzień zaczął się jak pierwszy dzień świąt. Tak byłam nabuzowana przed początkiem tego nowego życia, że nawet nic mi się nie przyśniło. Nie wiedziałam, w co się ubrać, więc założyłam, co leżało na podłodze. Nie potrafię szybko spamiętać imion i twarzy, ale zapamiętałam jakąś Kate, Brooke, Taylor, Alicia. Jak mogłabym zapomnieć o Victoria Chase? Bogata, mądra, uprzywilejowana. Po tym, jak patrzę na moje znoszone ciuchy, od razu widać, że już mnie osądziła. Tak jakbym do Blackwell przyszła na konkurs piękności. Może przesadzam, ale wydaje mi się, że Victoria chciałaby, żeby życie w szkole wyglądało jak jej prywatne reality show. Następne.
Niemal lekko, zwłaszcza dodając do tego moją awersję do społeczeństwa. Myślałam, że będzie łatwiej, ale narzekam. Nie chcę się nad sobą cały dzień użalać. W porannej mgle kampus wygląda niesamowicie. Uwielbiam kamienne schody i ceglane mury Blackwell. Wszystko tylko czeka, żeby być sfotografowanym. A właściwie dziś przynajmniej jedno było dobre. Zajęcia fotografii z panem Jeffersonem. Ach. Napisałabym więcej, ale niestety, drogi pamiętniku, nie mam już sił. 4 września. Ale mi zadali do domu. Mogliby chociaż dać nam świeżakom jeden dzień na aklimatyzację, żeby udowodnić, że wcale nie jestem takim nieudacznikiem. Zakolegowałam się dzisiaj na fizyce. Nazywa się Warren Graham i jest strasznym nerdem, a ja hardem chciałam czytać. Jest strasznym nerdem, do tego co brunet z poczuciem humoru. Boże. Zachowuje się jakby wszystko wiedział, ale faktycznie ma ogromną wiedzę. Wymienił kilku fotografów, o których nie słyszałam. Dałam mu swój numer, będzie dobrym partnerem do nauki lub chociaż przyjacielem. Przydałby mi się choć jeden. Myślałam, że bycie pełnoletnią oznacza brak takich szczeniackich problemów. Myliłam się. Przynajmniej poczytam o sławnych fotografach. Jefferson zadał nam masę materiału do czytania, ale akurat tego naprawdę lubię się uczyć. Jefferson jest mega wyluzowanym człowiekiem. Nie stara się być zbyt ekstrawagancki, mówi co myśli i chce, byśmy zachowywali się tak samo. Prawdziwy geniusz. Chce go za męża. Żarcik. Te lekcje wynagradzają moją aspołeczność. 15 września. Padam od zadań domowych. Na bank nauczyciele oceniają nas tak surowo, żebyśmy nie czuli się wyjątkowi, ale Victoria Chase i jej snobistyczne pomocnice wciąż zachowują się jak goście honorowi. Z facetami nie jest lepiej. Nathan Prescott to istny męski klon Victorii z jeszcze większą ilością kasy i pozerstwa. Jego rodzina mieszka w mieście od zarania dziejów. Słyszałam o niej jeszcze jako dziecko. Prescottowie hojnie dotują szkołę, więc Nathan zachowuje się jakby Blackwell faktycznie należało do niego. Wczoraj podczas zajęć położył na ławce nogi i zaczął SMS-ować, a nauczyciel w ogóle nie zareagował. Mnie by zawieszono, ale on i Wiktoria należą do tej głupiej elity klubu Vortex, który organizuje słynne imprezki. Miło jest być królem i królową. Nie chcę wszystkich cisnąć, w sumie to lubię Kate Marsh. Mieszka na końcu korytarza i jest ze mną na jednych zajęciach. Jest taka ładna, a przy tym miła i przyjacielska. Przez to jest znacznie piękniejsza od tych wywłok typu Victoria, która myśli, że uroda to tylko twarz i ciuchy. No i proszę, już zaczynam grać w te ich durne gierki. Basta. Strona 7. 23 września. W końcu zrobiłam kilka zdjęć kampusowi. Było idealnie niebieskie niebo. Ciągle zapominam, jak świetnie się czuję, gdy zrobię zdjęcia po kilku dniach obijania się. A propos, pan Jefferson powiedział nam o konkursie fotograficznym Zwyczajni Bohaterowie, w którym mamy wziąć udział. Zwycięzca poleci do San Francisco i zyska niezłą popularność. Mamy oddać po jednej fotografii. Właśnie dlatego chciałam uczyć się w Blackwell i oczywiście jestem tym przerażona. Na szczęście mam jeszcze kilka tygodni. Zapisy kończą się w październiku. Jeszcze będę miała okazję na stres i zwlekanie z oddaniem pracy. 30 września. Sama nie wiem, czy kocham to miejsce, czy nienawidzę. Staram się jakoś ogarnąć przedmioty ścisłe, ale mnie one nie obchodzą, ani ich nie rozumiem. Dobrze, że mam Warrena. Szkoda, że nie mogę go sklonować, żeby mnie zastąpił. Pani Grant jest o wiele bardziej spoko niż jej zajęcia. Dzięki niej fizykę cząsteczek elementarnych nawet jakoś łapie. Uwielbiam, jak ciągle porównuje naukę ze społeczeństwem. Widać, że życie to jej pasja, czego nie można powiedzieć o niektórych z nas, ale próbuje i nawet zadaje pytania, zamiast chować się z tyłu. Jak dobrze, że nie tylko ja tu jestem odludkiem. Od jak dużej ilości zadań domowych próbujesz uciec? Następne. 1 październik. Październik, mój ulubiony miesiąc i ulubiona pogoda. Uwielbiam patrzeć, jak liście zmieniają kolory, stając się małymi płomykami. Jednak wciąż jest za gorąco dzięki globalne ocieplenie, więc płaszcze, swetry i horrory muszą jeszcze poczekać. Kate pożyczyła mi październikową krainę Raya Bradbury'ego. Praktycznie nie czytałam wcześniej jego książek. Cofnięcie mojej licencji nerda przez Warrena uratowała jedynie moja kopia Battle Royale. Ale idealnie opisuje małomiasteczkową jesień. Ostatni raz halloweenowy kostium zakładałam z Chloe. W albumie wciąż mam zdjęcia. Muszę znaleźć jakąś prawdziwą halloweenową imprezę, żeby choć trochę się uspołecznić. Albo to, albo impreza pływacka Vortexu. Mam nadzieję, że poczuję się tam jak ryba w wodzie. Aleś żartowna, Max. Przynajmniej próbuję wydostać się z mojego kokonu. Nie oczekuję nagłych zmian w moim życiu po kilku tygodniach w Akademii Blackwell. Jak mawiają moi rodzice, mam czas. 7 październik.
to będzie dziwny wpis, tak dziwny, że sama nie wiem od czego zacząć. Na początku był najrealistyczniejszy sen w moim życiu. Byłam niedaleko latarni, zagubiona, w samym środku burzy. Doszłam do krawędzi klifu, wtedy zobaczyłam ogromne tornado zmierzające w kierunku Arcadia Bay. To było tak rzeczywiste, że aż czułam zacinający dreszcz rozbijający się o moją twarz. Okropnie się bałam. Później w latarni uderzyła łódź i przysięgam, że byłam przekonana, że umrę. Obudziłam się na zajęciach pana Jeffersona, a wcale nie spałam. Prawie spadłam z krzesła. Jefferson mnie o coś zapytał, ale skrzeniłam odpowiedź. Oczywiście Wiktoria wiedziała, więc wyszłam na jeszcze większą idiotkę. Ona jest okropna. Potem nie miałam odwagi, by oddać zdjęcie na konkurs Zwyczajni Bohaterowie, podczas gdy Wiktoria jak zwykle podlizywała się Jeffersonowi. Jemu naprawdę zależy na moim sukcesie. Czułam się beznadziejnie, myślałam tylko o tym, by dostać się do ubikacji i przemyć twarz po tym koszmarze. Tam zobaczyłam dziwnego niebieskiego motyla i w chwili, gdy zrobiłam mu zdjęcie, do toalety wtargnął wkurzony Nathan Prescott, gadający sam do siebie. Ukryłam się w rogu, gdy nagle weszła jakaś pankuwa i zaczęli się kłócić o narkotyki i pieniądze, a potem Nathan wyciągnął broń i ją zastrzelił. I tu zaczyna się robić naprawdę dziwnie. Gdy Nathan strzelił, ja z jakiegoś powodu się wychyliłam i wyciągnęłam rękę, jakby to miało zatrzymać kulę. Wtedy poczułam, jak świat dookoła mnie wiruje. Do tego jakiś uścisk w głowie, a wszystko wydawało się cofać. Wtedy znów ocknęłam się w klasie przy mojej ławce. Zanim się uspokoiłam, byłam przekonana, że ktoś mnie czymś odurzył. Na zajęciach wszystko działo się identycznie jak wcześniej, istny dzień świstaka. Jakimś cudem udało mi się cofnąć czas. Wiedziałam, że jedynym sposobem, żeby sprawdzić, czy mi odbiło, było udanie się do łazienki i próba uratowania tamtej dziewczyny, choć sama nie wiedziałam, jak to zrobić. Nie mogłabym ze sobą żyć, gdybym znów pozwoliła jej umrzeć. Tym razem wymknęłam się z klasy, bezbłędnie odpowiadając na pytania Jeffersona i pobiegłam do toalety. Znów ukryłam się w rogu i nie wierzyłam własnym oczom, gdy po raz kolejny pojawił się wściekły Nathan. Później weszła ta sama dziewczyna, zanim Nathan ją zastrzelił, uruchomiłam alarm przeciwpożarowy i oboje uciekli. Zwycięstwo. Do czasu, aż dorwał mnie szef ochrony David Madsen, który uważa się za Chucka Norrisa, strażnika Blackwell. Nathan Prescott prawie zabił dziewczynę w łazience, ale to ze mną jest problem. Ucieszyłam się jednak, dyrektor Walt przegonił Davida. Chciałam poinformować dyrektora Walsa, że widziałam Nathana z bronią w ubikacji, ale z oczywistych względów wolałam nie wspominać o dziewczynie o mojej nowej zdolności. Nie wiedziałam, jak mu to powiedzieć, żeby nie uznał mnie za wariatkę. Przełapał mnie na korytarzu, kiedy włączony był alarm przeciwpożarowy. Cieszę się, że nie musiałam mu mówić, że schodząca gwiazda Blackwell zabiła uczennicę w poprzedniej czasoprzestrzeni. Mój dzień zaczął się od apokaliptycznego snu, a zakończył uratowanie jednej osoby z odkryciem, że mam jakąś moc cofania czasu. Nie wiem, czy może być lepiej. Następne. Praktycznie połowa za nami. Wszystko zdaje się być teraz takie nierzeczywiste. Nie mogę z nikim pomówić na ten temat. Jedynej osoby, z którą mogłabym porozmawiać, nie widziałam 5 lat. Mogłabym się zwierzyć Warrenowi, jest sprytny i mądry, więc może poznałabym jakieś wyjaśnienie, choć nie mam pojęcia, jakie ono może być. Póki się tego nie dowiem, lepiej się nie wychylać i skupić na zajęciach. Warren wysłał mi mesa, prosząc o zwrot swojego pendrive'a. Nawet nie miałam okazji sprawdzić tych wszystkich filmów i seriali, jakie na nim trzymał. Obejrzałam kilka odcinków Doktora Who z archiwum X, sprawdziłam Full Metal Alchemist, później Szybciej, Koteczku, Zabi Zabi, zajebiste Amazonki w czerni i bieli, Tetsuo, niezła cyberpunkowa jazda ze świetnymi efektami, no i Scott Pilgrim, chyba milionowy raz. Następne. Tak na marginesie, widziałam porozwieszane na kampusie plakaty z zaginioną Rachel Amble, śliczną dziewczyną z Blackwell. Przykro mi widzieć jej uśmiechniętą buzię, wiedząc, że mogło ją spotkać coś okropnego. Gdybym tylko mogła cofnąć się w czasie o 6 miesięcy, zrobiłabym to bez wahania. Musiałam wrócić do internatu po pendrive'a Warrena. Wiktoria i jej dziunie z Vortexa nie pozwoliły mi wejść do środka, a nawet zrobiły mi zdjęcie. To była scena niczym z filmu o nastolatkach, aż mi się wierzyć nie chciało, że to zrobiła. Powiedziała mi, żebym się samojebnęła, co w sumie było dość zabawne. Nie wiem, dlaczego się tak zachowuje, przecież ma wszystko, czego chce, prawda? Zmusiła mnie do cofania się w czasie, aż znalazłam sposób na pozbycie się jej. Nie chcę używać swojej mocy na takie bzdety, zwłaszcza, że otrzymałam taki dar, chociaż w sumie była to dobra okazja, żeby go przetestować.
Źle się czułam, widząc Wiktorię samą na schodach, upapraną farbą. Nie wyglądała już na suczą królową Blackwell, bardziej przypominała mnie, samotną, skołowaną dziewczynę. Musiałam sprawdzić, czy nic jej nie jest. Była dla mnie miła i nawet przeprosiła. Usunęła też zdjęcie, które mi zrobiła telefonem. Może jest jeszcze jakaś nadzieja. Kolejne perypetie szkolne. Juliet nie chciała wypuścić Dany z pokoju, bo myślała, że Zachary wysyłał sprośne wiadomości Dany. Głupota. Już mnie to wszystko zaczęło powoli męczyć, a że Dana pożyczyła pendrive'a Warrena, musiałam wkroczyć do akcji. Juliet powiedziała mi, że to Wiktoria dała jej cynk o Zaku i Dainie. Czyli to Wiktoria cały czas z nimi pogrywa. Wkradłam się do pokoju Wiktorii i sprawdziłam jej laptopa. Okazało się, że rzeczywiście dziewczyna kłamała, żeby tylko jątrzyć, co nie zmienia faktu, że czułam się paskudnie, musząc sprawdzić pokój Wiktorii i jej laptopa. Sorry, jak już dałam Juliet dowód, że to Wiktoria stoi za tym wszystkim, poszłam do Dainy po pendrive'a Warrena. Była w dziwnym nastroju, ale nagadałyśmy jakieś okropieństwa na Wiktorię i chyba jej to poprawiło humor. Rozmawiałyśmy o Warrenie, a Dana zasugerowała, że on mnie lubi. Buu! Muszę w końcu ogarnąć tę moją moc. Nie chcę jej zmarnować, ale musi przecież być jakiś powód, dla którego akurat ja ją dostałam, więc muszę nauczyć się dobrze z niej korzystać. Mogłam jej użyć, by zrobić coś tak drobnego, jak ostrzeżenie Elisy przed oderwaniem piłką. Jak wybiórcza powinnam być. Widziałam też, jak David Madsen zaczepiał Kate Marsh. Nie słyszałam wszystkiego, ale o coś ją oskarżał. Jedyne, co ten typ potrafi, to oskarżać innych. Tak się wkurzyłam, że kazałam mu ją zostawić. Przecież jest ochroniarzem, a nie strażnikiem Teksasu. Zachowywał się jak dupek, nic dziwnego, ale cieszę się, że to zrobiłam, a Kate też było miło, że ktoś się za nią wstawił. Udało mi się to bez uciekania się do mojej mocy. Ten dzień robi się coraz dziwniejszy, nawet nie wierzę w to, co tu piszę. Nie potrafię zrobić czegoś tak prostego, jak zwrócenie Warrenowi jego pendrive'a bez wpakowywania się w jakąś dziwną sytuację. To jednak okazało się, że to po części dobrze, a po części nie. Swoiste yin yang naszego życia. Kiedy spotkałam się z Warrenem na parkingu i mogłam obadać jego nowy retrowózek, kto taki się pojawił? Sam Nathan Prescott, oburzony na cały świat, zaczął rzucać w moją stronę oskarżenia. Bałam się, bo widziałam, co zrobił tamtej dziewczynie w łazience, ale bardziej jednak czułam gniew. Wtedy pojawiła się dziewczyna z łazienki. Była najlepsza przyjaciółka Chloe Price. Spojrzałyśmy po sobie z miną. What the fuck? Po chwili byłam u niej w aucie, a Warren stanął na wysokości zadania i zajął się Nathanem, żeby się ode mnie odpieprzył. Jestem mu dłużna. Spotkanie z Chloe po 5 latach było niezłym szokiem. Niemal stałam się jak wryta. A już w ogóle, jak zdałam sobie sprawę, że Nathan niemal zabił na moich oczach. No i nagle znikąd pojawiła się Chloe, moja zbawczyni. Spośród najdziwniejszych wydarzeń dzisiejszego dnia to siedzenie w poobijanym wozie Chloe, słuchanie muzyki i wpatrywanie się w figurkę na jej desce rozdzielczej będzie na pierwszym miejscu. Próbowałam przetrawić to, że byłyśmy z Chloe najlepszymi przyjaciółkami, które teraz są dla siebie zupełnie obce. Miała niebieskie włosy, kolczyki i wypasione buty, a ja wyglądałam jak kretynka. Nie wiedziałam, od czego zacząć, a i ona nie wykazywała żadnej inicjatywy. Siedziałyśmy tam jak obce osoby. Miałam chociaż trochę czasu, żeby ochłonąć i uświadomić sobie, że w szarpaninie z Nathanem i Warrenem na parkingu uszkodził się mój aparat. Zważywszy na wszystko inne, jakoś mnie to nie ruszało. Taka kropla przepełniająca czarę goryczy. Odwiedziny starego domu Chloe pierwszy raz od 5 lat były jak najdalsza podróż w czasie. Niektóre rzeczy, co oczywiste, zmieniły się, ale część była po staremu. Jej dom pachniał dokładnie tak samo jak wtedy, kiedy razem dorastałyśmy. Pokój Chloe był jak wybuchowa mieszanka jej nowej, dorosłej wersji, świetny i pełen chaosu. Wiedziałam, że jest wkurzona, chciała się zjarać i wyluzować, więc obadałam jej pokój, żeby dowiedzieć się, czym się teraz zajmuje. Trafiłam na zdjęcie Chloe z Rachel Amber. Chloe naskoczyła na mnie za to, że się do niej przez cały ten czas nie odzywałam. Zasłużyłam sobie. Zaprzyjaźniła się z Rachel i planowała uciec z Arcadia Bay do Los Angeles dla sławy i kasy. Zrozumiałam, że jak bardzo Chloe zależało na Rachel, ponieważ to ona rozwieszała te wszystkie plakaty. Czułam się jeszcze podlej, bo zostawiłam Chloe na tyle lat, akurat kiedy mnie najbardziej potrzebowała. Dałaś dupy, Max. Ale Chloe ma teraz obsesję na punkcie Rachel, tej zaginionej dziewczyny. Mówi, że Rachel zniknęła po spotkaniu z jakimś zajebistym kolesiem, pewnie jakimś świrem z netu. Chloe chciała zajarać i pobyć sama, więc zeszłam na dół poszukać narzędzi, żeby naprawić aparat.
Moje poszukiwania przyniosły dość straszny efekt. Okazało się, że w domu Chloe jest zamontowana masa kamer w korytarzu, w pokojach. Masakra. Co za powalony paranoik. Robi coś takiego we własnym domu. Pewnie to ojczym Chloe. Już wiem, dlaczego ona tak poważnie do wszystkiego podchodzi. Jak wróciłam na górę, nie udało mi się naprawić aparatu, ale Chloe zauważyła moje zdjęcie motyla i wiedziała, że byłam w łazience i uruchomiłam alarm. Wtedy kompletnie zmieniła nastawienie do mnie, bo wiedziała, że uratowała mi życie. Mimo, że wszystko mogło potoczyć się zupełnie inaczej, cieszyła się tak jak wtedy, kiedy byłyśmy dziećmi i miło było widzieć jej rozanieloną twarz. Nawet dała mi stary Instamatic swojego ojca jako symbol naszego pojednania. Podkręciła muzę i zaczęła tańczyć na łóżku jak szalona. Nawet mnie zachęciła, żebym nieco pokręciła tyłkiem. Nieco. Wtedy pojawił się ojczym Chloe, David Madsen. Nie udało mi się schować, a David wparował do pokoju wkurzony na rozbębnioną muzykę i moją obecność. Był nawet straszniejszy niż na kampusie, bo był u siebie. Oskarżył Chloe o kradzież jednej z jego spluw. Wtedy wszystko się zesrało. David znalazł jointa Chloe i zaczął się na nas wyżywać. Powiedziałam, że zielsko jest moje i David dowalił się do mnie, ale Chloe mnie uratowała. David zaczął się do mnie ciskać, ale mam to w dupie. Chloe była poruszona faktem, że chciałam wziąć całą winę na siebie. Zdecydowaliśmy z Chloe stamtąd prysnąć, żeby móc nadrobić ostatnie lata, jak najlepsze przyjaciółki. Na koniec dnia podziwiałyśmy z Chloe zachód słońca przy latarni morskiej. Była odprężona i powiedziała mi więcej o Davidzie i jego mega paranoi, zarówno w szkole, jak i w domu. Wszystko nabrało sensu. Chciałam wiedzieć, dlaczego Chloe była w łazience z Nathanem Prescottem. Powiedziała, że gość handluje narkotykami, a ona chciała go zastraszyć, żeby spłacił jej jakiś kredyt. Dziwne, jak wiele się zmieniło, odkąd bujałyśmy się razem jako 13-latki. Później miałam kolejny koszmar. Ponownie byłam nieopodal latarni w czasie burzy, tylko że tym razem goniłam łanię widmo aż do samej krawędzi klifu. Widziałam, jak tornado niszczy wszystko na swojej drodze i ponownie czułam zacinający zimny deszcz. Latarnia morska rozpadała się na moich oczach, a ja czułam bezsilność, wiedząc, jak tornado zbliża się do miasta. Wtedy Chloe mnie obudziła i opowiedziała mi o tym, co widziałam. Jakby tego było mało, pod koniec dnia z nieba zaczął padać śnieg. W ciepły wieczór to było takie dziwaczne, piękne i złowieszcze zarazem. Zwłaszcza, że byłam wtedy z moją przyjaciółką i po tym pozytywnym akcencie na końcu mogłam położyć się i odespać ten dzień. 8 października. Dziś obudziłam się jako inna osoba, nawet jeśli nikt inny tego jeszcze nie wie. Po wczorajszych akcjach z moją zdolnością cofania czasu, uratowania dniu życia Chloe i innych szalonych wydarzeniach w Blackwell, muszę założyć, że wszystko się zmieniło. A ja myślałam, że podzielenie się moimi fotografami ze światem będzie ciężkim przeżyciem. Potem jak Chloe podrzuciła mnie wczoraj do internetu, próbowałam dowiedzieć się więcej o tym dziwacznym opadzie śniegu, ale miejscowi meteorologowie są póki co w kropce. Byłam tak nabuzowana, że całą noc czytałam o czasie i fizyce. Ponieważ nie jestem Warrenem, koniec końców wiedziałam jeszcze mniej niż na początku. Nie wydaje mi się, by moja wizja tornada, opady śniegu były jakoś powiązane, ale już nie mam pojęcia, w co wierzyć. Cieszę się, że znów kumplujemy się z Chloe. To musiało być przeznaczenie. Teraz muszę skorzystać z prysznica i przygotować się na śniadanie z Chloe. Umieram z głodu. W łazience spotkałam Kate, poprosiła o zwrot październikowej krainy. Uwielbiam tę książkę. Muszę sobie kupić nową. Oczywiście Victoria i Taylor musiały wleźć do środka i wyśmiać biedną Kate przez tamto nagranie. Na dokładkę napisały link do niego na lustrze. Naprawdę nie rozumiem, jak one mogły się tak zachowywać. Victoria ma wszystko. Co jej daje traktowanie Kate Marsh w ten sposób? Powinniśmy zachowywać się jak dorośli, a wychodzi istne Battle Royale. Bez dystopii i wybuchających głów, tylko Victoria potrafiła sprawić, że czułam się brudna pod prysznicem. Po tym, jak musiałam słuchać rozmowy Victoria i Taylor o filmiku z Kate, wróciłam do mojego pokoju. Nie miałam czasu na odpoczynek. Musiałam się ubrać i znaleźć książkę Kate w tym burdelu, spiesząc się na spotkanie z Chloe. Jakby tego było mało, dostałam dziwną wiadomość z zastrzeżonego numeru. Nathan? Victoria? Sama nie wiem, muszę na siebie uważać. Musiałam jeszcze oddać Kate książkę, więc weszłam do jej pokoju. Wiedziałam, że jest z nią źle, ale nie aż tak. Wszystkie światła były wyłączone, żaluzje zasłonięte, jak w jakiejś emo gotoriamie, a Kate jest przeciwieństwem emo czy gota. Płakała po ciemku. To było tak przykre. A jeszcze bardziej przykre było to, że chciałam jej zrobić zdjęcie w tej nieszczęśliwej pozie. Przyznała, że wydaje się, że to nagranie to nie wszystko, co się wtedy wydarzyło. Opowiedziała mi, jak Nathan Prescott odwiózł ją z imprezy na ostry dyżur. Myśli, że coś jej zrobił, ale niczego nie pamięta. Ciężko jej nie wierzyć, biorąc pod uwagę to, jaka jest ona, a jak jest Nathan. Sama się przekonałam, do czego zdolny jest ten...
Kate oczywiście zapytała, czy powinna iść z tym na policję lub do dyrektora. Czułam się tak paskudnie z tym, ale powiedziałam Kate, że powinna się wstrzymać do czasu, aż znajdzie jakiś dowód, że została odurzona. To nagranie wcale jej nie pomoże. Weszłaby na ścieżkę wojenną z całym Imperium Prescottów, a nie z samym ćpunem juniorem. Nie była zadowolona z tego, co powiedziałam. Chyba nie ufa mi na tyle, bym zajęła się tą sprawą. Jak mogłabym się jej dziwić? Czasem się zastanawiam, co ja właściwie robię poza mieszkaniem, mieszaniem się w kolejne tarapaty. Nawet Kate wykąpała mnie z pokoju. Witaj, zwyczajny bohaterze. Koniec, kochani. Nie umiem czytać. Tak mnie po prostu... Sorry za wszystkie błędy i tak dalej, ale trochę się naczytałam. Moi drodzy, dajcie znać, czy chcecie, żebym po każdym odcinku czytała właśnie te dodatkowe strony, które się pojawią w dzienniku. Myślę, że to w sumie całkiem niezłe, żeby tak po każdym odcinku czytać tam dodatkowe strony. A dzisiaj jeszcze, słuchajcie, przejdziemy do zdjęć tych ludzi i poczytamy sobie. Może tak o każdym dużo tego jest? Kurde, pewnie dużo. Dobra, o Max. Nazywam się Max Caulfield. Ja nie wiem, jak to się czyta. Caulfield, chyba Caulfield. I odkąd byłam mała, chciałam być fotografem. Zawsze oglądałam świat przez obiektyw. Może to mój sposób na bycie częścią tego świata, choć przyglądam mu się z bezpiecznej odległości. Z jakiegoś powodu od zawsze miałam bzika na punkcie analogowych aparatów. Uwielbiam wszystkie style i techniki, choć najbardziej kręcą mnie selfie robione pod wpływem chwili. Nieważne, czy to śmieszy innych, czy nie. Przecież nie ja... Jedna lubię selfie, co nie? A teraz wróciłam do mojego rodzinnego miasta, żeby studiować fotografię w Arcadii Blackwell, prywatnej szkole dla absolwentów liceum. Nawet dostałam stypendium, zostawiłam ze sobą Chloe, moją przyjaciółkę, raczej byłą, jako że 5 lat temu opuściłam ją bez słowa. I tak dziwnie jest być tu i jej nie spotkać. Mam teraz 18 lat, prawdziwa pełnoletnia kobieta. Mimo, że nie czuję się ani dojrzała, ani mądra, jestem gotowa rozpocząć zupełnie nowe życie z klasycznym aparatem u mojego boku. Uśmiech. Nauczycielek. Mark Jefferson jest nie tylko jednym z najlepszych fotografów na świecie, ale i moim nauczycielem. I jednym z powodów, żeby przyjechać do Blackwell. Jak często można uczyć się u swojego idola? Zawsze lubiłam jego styl łączący gotyk z art deco i jego wszechstronność, chociaż czasem nieco się wywyższa. Jest spoko jak na swój wiek, ale potrafi być zdystansowany i pretensjonalny. No i ten jego uśmieszek, kiedy myśli, że ma rację. Mam jednak wrażenie, że przygotowuje nas do trybu bycia artystą na pełen etat. Zachowuje się, jakby rozumiał moją pracę i obsesję na punkcie analogowych zdjęć. Bardzo chcę, żebym wzięła udział w konkursie Zwyczajni Bohaterowie, ale póki co udaje mi się tego uniknąć. Zwycięzca będzie reprezentował Akademię Blackwell w San Francisco na oczach całego narodu. Chciałabym myśleć, że moja praca faktycznie zasługuje na wygraną i jestem zaszczycona, że Jefferson w ogóle zachęca mnie do wzięcia udziału. Dyrektorek. Nie mam pojęcia, skąd on jest, z jakiego powodu wydaje mi się, że ciągle ma wobec mnie jakieś ale. Kto by przypuszczał, że będzie ze mną tyle problemów? Chciał wiedzieć, czemu ciągle się tak zamyślam na korytarzu. Zabrakło mi wtedy języka w buzi. Ma to ogromny wpływ na moje stypendium, że zawsze się przy nim denerwuję. Widziałam, jak żartował z niektórymi uczniami i nauczycielami, więc na pewno coś do mnie ma. Sam sprawia wrażenie zestresowanego. Też bym była, gdybym musiała pilnować Akademii i wszystkich jej problemów. Chyba czułam od niego alkohol, ale to mogła być jego woda kolońska, prawda? Pamiętam pierwszą wizytę w jego biurze. Był tak miły, że poczułem się jak część wyjątkowego świata. Mówił, że chciałby, żebym któregoś dnia została wspaniałym fotografem i tym samym odwdzięczyła się Blackwell. Pobożne życzenie, ale miło mi się zrobiło. Muszę tylko przy nim uważać, przynajmniej do momentu, aż zyskam jego zaufanie. Warren. Gdybym dała Warrenowi mój telefon, zaraz by go wysadził w imię nauki. Chcę, żebym oddała mu pendrive'a, który pożyczył mi niecały tydzień temu. Kazał mi wszystko obejrzeć, bo ma tam całą tonę świetnych filmów i seriali. Całe szczęście, że nie było tam pornoli. Jestem mu taka wdzięczna. Jest dla mnie prawdziwym przyjacielem i mamy tyle wspólnego. Co prawda jest konikiem, jego konikiem jest nauka, ale rozumie tę sztukę i potrafi docenić świetną fotografię. Mimo, że mówi... że uwielbia moje zdjęcia, myślę, że chce być miły. Prawdziwy z niego nerd, ale przynajmniej jest szczery i wiem, że by mnie nie okłamał. Miło jest mieć tu przynajmniej jednego sojusznika w moim wieku, no i naprawdę mnie rozśmiesza. Chloe. A oto Chloe Price. Co mówisz swojej najlepszej przyjaciółce po 5 latach milczenia? Po zorientowaniu się, że uratowałaś jej życie w łazience? Nic. Czuję się dobanie, że nie utrzymywałam z nią kontaktu, nawet jak jej nie napisałam. Nie wiem, jak się przy niej zachowywać. Niby wygląda jak dawniej, ale jest już dojrzała. A czasem odnoszę wrażenie, że jest dużo starsza ode mnie niż... o rok. Uwielbiam jej niebieskie włosy i punkowe ciuchy. Można było się domyślić, że zostanie buntowniczką. Nadal wygląda nieco jak pirat, ale jak taki, co nurkuje ze sceny.
Widzę po jej mowie ciała, że jest na mnie zła. Cieszę się, że mogę dojrzeć w niej starą Chloe, a może właśnie młodą? Jestem pewna, że dalej jest rozgotana po śmierci taty. Też bym była. To był nieprzyjemny czas dla Chloe i Joyce, czyli chyba jej matki. Czuję się okropnie, bo nie wiem, czy wyjazd Zala od jej cierpienia nie przyniósł mi ulgi. Jeśli chodzi o cierpienie, to jasne jest, że Chloe jest zamieszana w szemrane sprawy Nathana Prescotta. Nie mam zielonego pojęcia, co ich łączy, ale na pewno się tego dowiem. Kate. Sama nie wiem, czy przez ostatni miesiąc widziałam Kate Marsh uśmiechniętą. Jest naprawdę miłą dziewczyną, mimo że inni uczniowie wyśmiewają jej kampanię propagującą wstrzemięźliwość. A przecież uczniowie z Blackwell są dorośli, nawet jeśli tak się nie zachowują. Kate zbiera od nich niezłe cięgi. Wiem, że należy do kilku kół religijnych, ale nie daje mi kazań, więc nie mam nic przeciwko temu. Od kilku tygodni była strasznie cicha i zamknięta w sobie, jakby była w trybie zombie. Chciałabym jej pomóc, ale sama sobie ze sobą nie radzę. Zastanawiam się, czy całe to nękanie jej nie wyniszczyło. Nie zdziwiłabym się. Muszę postarać się więcej z nią rozmawiać. Może zaproszę ją na herbatę albo do kina. Mimo że jest dorosła, to założę się, że nie ma pozwolenia na oglądanie filmów dla dorosłych. Victoria. No i Victoria Chase, prawdziwa elita Akademii Blackwell, a przy tym niestety istna jędza. Nie rozumiem, czemu ktoś z taką kasą i wyglądem musi być tak zajebiście okropnym człowiekiem. Pełnoletni uczniowie prestiżowej Akademii powinni stawać się artystami i naukowcami, a nie uczestnikami reality show. Victoria obchodzi tylko popularność, dla niej jest nawet w stanie tracić czas na dokuczanie mi i Kate Marsh. Serio? Szkoda, że nie widzą tego jej rodzice. Szybko odcięliby od dopływ mamony. Z drugiej strony ona należy do klubu Vortex, który wydaje się być ponad szkolnym prawem, więc może dlatego ma wszystko gdzieś. Mimo to naprawdę zna się na sztuce i fotografii. Nawet potrafi wymówić te francuskie nazwiska, które łamią język. Jej prace są ciut oziębłe, ale ma dobre oko. Ma też oko na pana Jeffersona, z czym się nawet nie kryje. Aż mi za nią wstyd. Mało mu nie wlezie na kolana, a on trzyma dystans, Widać po niej, że chce wygrać ten konkurs zwyczajni bohaterowie. Wyobrażam sobie, jak się wścieka, gdy nie może kogoś kupić lub uwieść. Ha! Gdzie się podziała Rachel Amber? Mimo że Akademia wydaje się tak spokojna, to w rzeczywistości wciąż daje o sobie znać. Choćby poprzez plakaty o zaginionych osobach, którymi oblepiony jest cały kampus. Os Morza robi swoje i już nie sposób nie spamiętać jej nazwiska. Z tego co wiem, była lubiana, ale zaginęła pół roku temu. Ma świetne zdjęcie na plakacie, wygląda jak modelka. Ciekawe, kto zrobił to zdjęcie i czy uciekła z domu. Chciałabym tak myśleć dla jej dobra. To jest przygnębiające. Współczuję jej rodzicom, co za gówniane przeżycie. Ech, może i Blackwell wydaje się tajemną bańką wiedzy, ale nie uciekniesz od prawdziwego świata. Myślałam, że Victoria Chase będzie największym z moich problemów społecznych, jednak teraz muszę zmierzyć się z Nathanem Prescottem. Wydaje mi się, że to on uaktywnił moją szaloną moc, kiedy strzelił do tamtej dziewczyny w ubikacji. Ma 19 lat i równo nasrane pod kopułą, dzięki czemu moje zdolności do manipulowania czasem mam nad nim małą przewagę. Ale jeśli mnie postrzeli, nic mi po niej. Muszę być więc ostrożna, zwłaszcza, że ze względu na jego nazwisko, którym otapetowany jest niemal każdy budynek w Blackwell, ma naprawdę potężne plecy. Jego kasa a moja. Z jednej strony szkoda mi Nathana. Widać, że zupełnie nad sobą nie panuje, jakby był jakiś naćpany czy coś. Z drugiej strony jest dupkiem. Niczego nikt mu chyba wcześniej nie powiedział. No i omal nie zabił, a może i zabił tamtej dziewczyny. Może powinnam iść na policję? Tylko co bym powiedziała o mojej mocy? Pewnie nic. Od dziś muszę na siebie uważać. Ach, to szkolne życie. Przysięgam, że ten ochroniarz to największy dupek w okolicy, a to niezłe osiągnięcie. Zawsze traktuję wszystkich, jakby popełnili przestępstwo albo chcieli je popełnić. Tak mnie cisnął, że myślałam, że mnie aresztuje. Niewiele o nim wiem, ale słyszałam, że wyrzucili go z wojska czy coś. Oczywiście musiał skończyć Akademię Blackwell jako szef ochrony. Czy ludzie na kampusie nie powinni się czuć choć troszkę bezpieczni? Super ziomeczek pyszni się wszędzie swoją odznaką i paralizatorem, jakby chciał nim kogoś popieścić. Jego zdjęcie nadawałoby się na portret propagandowy. Kto wychodzi za kogoś takiego jak on? Współczuję jego rodzinie. Wolałabym już żyć w barakach. Kolejna osoba, której muszę unikać w Blackwell. Zbierz je wszystkie. Okej, kochani, udało się. Chyba z pół godziny już wam czytam. Gardło mi wysiada, już się mylę strasznie i tak dalej. Nie jestem, wiecie, osobą najlepiej, kurde, czytającą publicznie. Wolę czytać w głowie. Mam nadzieję, że jednak cośkolwiek zrozumieliście i że taki odcinek też się przyda może osobom, które nie mają tej gry lub nie oglądały, a chcieliby poznać bliżej historię. Okej, moi drodzy, trzymajcie się ciepło i już niebawem następny odcinek z gry. Cześć!